Undecember, czyli Hacking Slash z elementami MMORPG'ów. Gra przychodzi nas z Korei, gdzie zadebiutuje 13 stycznia premiera na resztę świata. Dokładnej daty premiery na resztę świata nie ma, Jest... mamy tylko informację, że będzie to pierwszy kwartał 2022 roku. Gra wyjdzie równocześnie na PC i urządzenia mobilne. Oczywiście z tego co wiem, ma też działać crossplay gra będzie po prostu multiplatformowa. Jak będziecie chcieli, będziecie mogli sobie zagrać na telefonie, a jak nie, to na PC. Klient PC i klient mobilny są oddzielne, także nie będzie trzeba żadnych emulatorów. Na PC normalnie gramy za pomocą myszki, klawiatury, QWE, 1, 2, 3 i tak dalej. Jeżeli chodzi o klasy, w December mamy system bezklasowy. Naszą klasę definiuje głównie broń, którą nosimy, bo tak naprawdę to nas tylko ogranicza do tego, jakich skili możemy używać. No bo wiadomo, sam z łukiem nie będziemy mogli używać Firebola, czy tam z mieczem tak samo nie będziemy mogli używać skili łucznika. Nie mamy też żadnego drzewka jeżeli chodzi o skillę. Skile dropimy z mobów, dostajemy z questów, nie jestem pewny czy można handlować skillami na markecie. Ale działa to na takiej zasadzie, że mamy takie pole, miejsce gdzie możemy sobie equipować skille, działa to trochę na zasadzie takie jak w PoE. To znaczy wrzucamy tam skilla, ten skill ma kilka połączeń, w zależności od tego ile dany skill ma połączeń, tyle możemy do niego podłączyć tak jakby supportów. Dlatego mówię, że, że system jest podobny do tego spoela, no bo w pole też wkładamy Gema, linkujemy do niego supporty, no i tam zmienia się ten skill albo jest boostowany i tak dalej. Oczywiście ilość skill, jest, których możemy używać jest ograniczona przez wielkość właśnie tego pola, do, my, do, do którego wrzucamy te skile. Skile możemy także level upować, nie pamiętam dokładnie jak to działa, bo coś tam pograłem na Korei podczas zamkniętej bety, ale nie za dużo. Także również się te skilly w jakiś sposób level upuje. Tylko no aktualnie nie powiem wam w jaki, bo nie mam pojęcia. W grze także mamy system craftingu, który działa podobnie na zasadzie do tego SPOE. Bo podchodzimy do NPCA, używamy itema, wybieramy, tam są różne orby. Wybieramy, wybieramy jakiego orba chcemy użyć. No i tam albo rolujemy statystyki, albo dodajemy. To jest oczywiście randomowe, jakie statystyki nam wyrzuci. Dodatkowo w grze jest system handlu przedmiotami poprzez Auction House, czyli to czego nam brakuje, przynajmniej mi brakuje osobiście w PoE, bo ten system, który aktu... system tradu, który jest aktualnie w PoE, to jest tylko i wyłącznie marnowanie czasu. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem Auction House'u. Standardowo jak to w H&S będziemy mieli kilka aktów, będziemy musieli je przejść, na końcu każdego aktu jest boss, podczas tego wiadomo dropimy itemy, dropimy skille, zakładamy je, ulepszamy i tak dalej. Jeżeli chodzi o endgame, to ma być PvP, mają być areny PvP, ma być GBG, jak więc to są te MMORPGowe elementy, których nie ma aktualnie chyba żaden hacken slash, no bo w polu nie mamy PvP, nie mamy żadnego GBG, w innych grach hacken slash też tego nie mamy, dodatkowo będą dungeony, dodatkowo mamy arenę, gdzie mamy wavey, różne wave'y mobków, zaczynając od pierwszego, lecąc oczywiście w górę, mobki są trudniejsze, możemy to robić w kilka osób. Dodatkowo mamy rajdy, które nie wiem na ile osób będą, ale będą. No i jeszcze mamy system Zodiaku, czyli to jest mechanika znana z Grim Dawn. Gdzie po prostu po wbijaniu levela, tam mamy różne, różne drogi, gdzie możemy dodawać punkciki, różne konstelacje. No i tam otrzymujemy, wiadomo, jakieś pasywki i tak dalej, nie? Także jest to chyba pierwszy taki stricte MMORPG'owy hack and Slash, gdzie będzie PvP, GBG, dungi, rajdy i tak dalej. Auction House, bo tego też nie ma jeszcze w żadnym hack and Slashu. Jak naprawdę, jak teraz chcę to popatrzeć, to Slash na rynku jest dosyć mało, bo co, jest PoE, Diablo 3, Hero Siege, Warhammer Housebane, no ale większość z tych Slash to albo ma upośledzony trade jak PoE, albo nie ma żadnego PvP, Ogólnie to żaden Hack leż nie ma PvP, ani żadnego GBG, Dungeon też żaden nie ma, no i wiadomo, że multiplatformowość też zwiększy bazę graczy, bo jednak gry mobilne, wiadomo, są giga popularne, także o liczbę graczy raczej bym się nie martwił. No i to w sumie tyle, możecie napisać czy czekacie na gierkę, czy gierka wam się podoba, na pewno u mnie ją zobaczycie, no i do zobaczenia.